Witajcie, kochani, serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na początku ściskam was bardzo mocno. Przytulam was do swojego serca. Mam nadzieję, kochani, że się dobrze macie. Co ja mogę powiedzieć dzisiaj? Mam w sercu tylko jedno, jakby jakieś takie jedno, takie... Jedną taką refleksję. Jedną taką wartościową dla mnie refleksję. Kochani. Zobaczcie. Jak to jest? Można władać i służyć, nie? Co kto woli? Jezus mógł władać, nie? Jezus mógł władać, ale powiedział, że przyjął postać sługi. Ogołocił się ze wszystkiego. Zobaczcie, co postać przyjął sługi. Opasawszy się w Słowo Boże, mówi: prześcieradłem umył nogi apostołom, rozumiecie? Wiecie, że wtedy też umył nogi Judaszowi. Jezus wiedział, że go zdradzi. Jest moc, co? Kochani, władać, no. Każdy jakiś taki, każdy z nas gdzieś ma jakieś takie pokusy, nie? Być gdzieś na jakimś piedestale, mówić komuś, co ma robić, żeby to nas słuchano. Taka pokusa zawsze będzie krążyła wokół takich ludzi jak my. Szczególnie wokół takich ludzi, którzy gdzieś tam może mieli jakieś traumatyczne przeżycia z dzieciństwa. Chcą może teraz gdzieś, nie wiem, rozkazywać, mieć jakąś władzę. Zobaczcie. I powiem wam, że być jakimś liderem to jest bardzo, bardzo, kochani, bardzo mega trudna, odpowiedzialna robota. To jest bardzo mega trudna, odpowiedzialna robota. A takim być takim szaraczkiem to jest wspaniała sprawa, kochani. Być takim szaraczkiem, bo takie szaraczki nikt nie zauważa, kochani. To jest piękne, nikt nie zauważa. Nikt nie zwraca uwagi na niego. A on sobie tylko w pokorze serca gdzieś tam sobie w tyle kościoła albo gdzieś na wspólnocie, nie? Gdzie zawsze gdzieś w tyle. W tyle z tyłu sobie siada. Ci, co mnie znają ze wspólnot, z Białegostoku, to wiedzą, że zawsze siadałem z tyłu gdzieś, żeby nikt mnie nie widział. I to jest piękne, kochani. Nikt na mnie nie zwraca uwagi, nikt na mnie nie zwraca uwagi. To jest fajne, nie? Człowiek nie ma takiego... Ja wiem, że są tutaj ludzie, którzy lubią być w świetle fleszy. I to jest, kochani, wielka pokusa, bo to, co się w tym wiąże, no. Co się z tym wiąże, wielka, wielka odpowiedzialność. Jaka mianowicie, no. Tylko i wyłącznie przychodzą mi słowa od mojego Pana, który mówi do mnie, od Jezusa Chrystusa, który mówi każdemu, że biada temu człowiekowi, przez którego przychodzi zgorszenie. Lepiej by było takiemu człowiekowi, co mówi Słowo Boże, albo żeby się w ogóle nie narodził, żeby był zgorszeniem dla tych małych, którzy wierzą we mnie. Lepiej by było uwiązać kamień młyński i rzucić takiego człowieka w morze. Wyobrażacie sobie? Jezus też nie, jakby nie przybiera w słowach. Tylko tak dbał o tych maluczkich, żeby tylko nikt nie skrzywdził ich jakąś fałszywą nauką, żeby tylko nikt nie odciągnął ich od Jego świętego, kochanego serca, od prawdy, żeby tylko nikt nie zasiał w jakichś fermentów w innych sercach. Dlatego, kochani, bądźcie zawsze czujni. Moim zdaniem nie, jak to się mówi, jak ja zawsze to nazywam, na chrześcijańskie salony. Nie wciskajcie się tam na siebie, na jakichś chrześcijańskich salonów. Nie chciejcie brylować nigdzie. To jest piękne, kochani, bo to naprawdę jest wielka odpowiedzialność. A jak człowiek jest taki, to tak zwany, trochę, ja to zawsze tak, no tak, taka, utożsamiał się z tą postacią. Bo tam znacie tę przypowieść, co Jezus mówi. Do świątyni przyszli dwaj ludzie. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. I zobaczcie, faryzeusz tak mówił, że dzięki ci, Panie, że nie jestem kinni, zdziercy tam, czy jacy tam, nie, że jak ten, nawet jak ten celnik powiedział, nie? Zobaczcie, nawet jak ten celnik, nie? Zobaczcie, jak pomiatał, jakie miał zdanie o tym człowieku, który tam, załóżmy, nie liczył się z nim nikt, nie? A to Bóg się właśnie z takimi najbardziej liczy. Musicie wziąć to pod uwagę, że Bóg, zobaczcie, w ubogich sobie znalazł miejsce. Uboga stajenka, ubodzy ludzie, prości ubodzy ludzie. Zobaczcie, Jezus był ubogi, najlepiej się czuł wśród ubogich. Proste. I zobaczcie, kochani, wiadomo, chodził tam gdzieś na jakieś od czasu do czasu. Jego zapraszali, tylko sam tam się nie wpraszał. A tutaj dużo ludzi wiem, że no, ten, no tak obserwując te internety, to no próbują tam gdzieś się wpasować, nie?
I to jest, kochani, bardzo niebezpieczne. To jest wielka, wielka, ogromna pokusa bycia jakimś ważnym, poklepywania po plecach. No bo niestety, no ludzie, to wszystko się dzieje z próżności, kochani, no. To jest próżność, no, jakaś próżna chwała, odbieranie czci Bogu zamiast Bogu, oddawać chwałę, to chcą, żeby... No taka próżna chwała, no żeby to ich na piedestale bili brawo dla nich, nie? Dlatego piękna jest postawa, zobaczcie, kochani, tego celnika, który stanął gdzieś z tyłu, nie śmiał nawet znieść oczu do nieba i powiedział, i bił się w pierś, mówił, Boże, przebacz mi. I kto wyszedł usprawiedliwiony? A kto to byli faryzeusze? No, mieli poszanowanie, podziw jakiś, nie? Chodzili w czystych szatach, robili pozdrowienia na rynku, pierwsze miejsca w synagogach. No właśnie, takie to rzeczy się dzieją. Pan Jezus jest dobrym pasterzem. On będzie wszystko sądzi sprawiedliwie, pamiętajcie. Dlatego korzystajmy teraz z Jego miłosierdzia, póki jeszcze jest czas. No bo będzie sprawiedliwość. Sprawiedliwość już będzie i póki jeszcze żyjemy na tym świecie, to korzystajmy z miłosierdzia Jego, które jest przeobfite, które nie ma końca. Mówię, kochani, sakrament pokuty i pojednania to jest coś nieprawdopodobnego. Jakim wielkim jest darem, że możemy pojednać się z Bogiem, wrócić do Niego jako syn marnotrawny. Ja to zawsze się tak właśnie też porównuję trochę do takiego syna marnotrawnego, który wrócił do Ojca. W moim życiu naprawdę było dno i wodorosty, szambo, grzech. Grzech do grzechu dodawałem, z grzechu w grzech, ciemność, jeszcze większa ciemność, po prostu depresja, lęki, psychoza. Narkotyki brałem. Po prostu jedno wielkie szambo, kochani. Ale Bóg mnie z tego uwolnił, naprawdę. Bóg Wszechmogący, mój Pan, którego teraz każdego dnia uwielbiam, dziękuję Mu. Chcę żyć dla Niego, tylko i wyłącznie dla Niego, kochani. Ale też chcę żyć tak jak On. Też być takim ubogim, skromnym. I każdego człowieka starać się kochać, tak jak On, nie przekreślać nikogo. Nie przekreślać żadnego człowieka, tylko dawać Mu szansę. Dawać Mu szansę, rozmawiać z Nim, co się stało, powiedz mi. Nie rzucać w Niego kamieniem, jak faryzeusze chcieli zrobić to z kobietą, którą przyłapano na cudzołóstwie. Dopiero co przyprowadzono kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie do Jezusa, jak mówi Słowo Boże. Nauczycielu, co mamy czynić? Mojżesz kazał nam takie kamieniować. I dzisiaj też może mamy taką pokusę w sercu. Właśnie kogoś tak pójść do Pana i dziękować, dzięki Ci Panie, że nie jestem tak jak grzesznik Chester. No. Właśnie grzesznik Chester poszedł usprawiedliwiony. Taki celnik poszedł usprawiedliwiony. Bo bił się w pierś i naprawdę szczerze żałował, widział swoją grzeszność, widział kim jest Bóg, a kim jest On. A faryzeusz przyszedł w włóczystej szacie. No i halala, co to nie On, nie? Dlatego wiąże się, kochani, wielka odpowiedzialność z jakimś urzędem, jakiś władczym, nie? Bardzo wielka odpowiedzialność. Czy to w polityce, czy to gdzieś na jakiejś czy to gdzieś tam w jakichś korporacjach, czy to w jakichś firmach, czy to w jakichś... Zobaczcie, są firmy, gdzie ludzie, którzy są pracodawcami, są bardzo wierzący, nie? I wypłaty dają na czas. Czasami sami jakoś tam przychodzą i mówią, że stawkę ci podwyższają, załóżmy, nie? I to jest piękne, nie? A są tacy, którzy wyzyskują, nie? Mówią, że nie ma tam pieniędzy na razie, nie ma co, i później okazuje się, że 2 miesiące robisz i hajsu nie ma. No właśnie. Teraz ta mamona, to ciągle ta mamona. Zobaczcie, Jezus mówi, no, że nie możecie służyć Bogu i mamonie. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował. To chodzi o to, że Bogu i mamonie. No, trzeba kochać Boga, a wszystko inne będzie nam dodane. To jest proste, kochani. Najważniejsze to być wiernym, kochani. To jest najważniejsze, żeby być wiernym Bożemu Słowu, które Jezus do nas mówi każdego dnia w Ewangelii, Słowo Boże. Ściągnijcie sobie aplikację Słowo Boże albo Pismo Święte na telefon. Każdego dnia będziecie otrzymywali fragment Słowa Bożego, które czytane w Kościele z rozważeniami różnych tam świętych też. No i pięknie jest, kochani, no. Naprawdę postawa celnika w oczach Boga jest ważniejsza niż z tego, zobaczcie, faryzeusza. I no sam Jezus, zobaczcie, mówi, no, że plemię żmijowe. Wyobrażacie sobie to? Faryzeusze, do faryzeuszów i uczonych w piśmie. Jezus mówi, wy plemię żmijowe. To jest chyba najgorsze, tak jakbyś dzisiaj naprawdę komuś ostro pojechał, nie? Ostro pojechał komuś, nie?
On do uczonych w piśmie, nie? Którzy się znali na słowie, którzy może tam tą Torę studiowali, nie? Rozkminiali każdego dnia. No i właśnie, zobaczcie, mieli taki urząd i oni chodzili. Nabrali się tej pychy. Ta pycha wzrastała, zamiast wykorzeniać tą pychę z serca i być pokornym jak celnik, nieustannie modlić się do Boga z takim pragnieniem, z taką świadomością tego, że jesteś tylko grzesznikiem, że jest się, nie? W powłóczystej szacie chodzić i tu każdemu rozkazywać. To jest bardzo niebezpieczne, kochani. Jakieś takie, no mówię, no jakiś urząd taki gdzieś coś wiąże, jakieś, no, liderzy wszystkiego, jakiś lider, to no trudno. To jest wielka odpowiedzialność, bo zobaczcie teraz, co się dzieje na tym świecie, mnóstwo tych nauk, nie? Jakieś nauki, mnóstwo fałszywych proroków, jakichś fałszywych nauczycieli. Ktoś uczy w ogóle, nie uczy o Matce Bożej, w ogóle nie uczy o Eucharystii, tylko gada coś takiego od siebie, nie? I to jest właśnie, i zobaczcie, i ludzie czasami, ktoś, kto gdzieś tam nie jest zakorzeniony w Chrystusie, w tym fundamencie, w Słowie Bożym, nie doświadczył Jego mocy, Jego w Komunii Świętej, no to może gdzieś tam się poślizgnąć i stoczyć się tam po linii pochyłej, do tych miejsc, gdzie gdzieś może się spotykają, gromadzą się ci ludzie, którzy tam gdzieś odeszli, którzy nie chcą się modlić na różańcu, którzy tam gdzieś nie czczą Matki Bożej, którzy tam gdzieś no, mają problem z Eucharystią. Teraz mnóstwo jest tych sekt, kochani. Dlatego warto trzeba być cały czas czujnym, kochani. Mam nadzieję, że się dobrze macie, naprawdę. Cieszę się bardzo z tego tytułu, że modlicie się za mnie. To jest dla mnie wielka, wielka radość, wielka w sercu. Ogień płonie z waszej modlitwy w moim sercu. Miłość Jezusa mnie dotyka. Dzięki waszej modlitwie mogę jakoś tam stać trzeźwo na nogach, trzeźwo myśleć, mieć w sobie Ducha Bożego, bo o to prosicie. Wiem, że na modlitwach większość tutaj są też ludzie, którzy przyjmują za mnie Komunię Świętą. Ja za was jedynie co mogę, to ofiarować modlitwę tylko pod niebieskim krzyżem przy Matce Bożej. Dla niej powierzać wasze serce, dusze, ciała, wasze rodziny, dzieciaczki najważniejsze. I będzie dobrze, kochani, pamiętajcie, no. Dwie postawy, zobaczcie, faryzeusz i celnik. Rozkmijcie sobie dzisiaj, do jakiej postawy wam bliżej. Pokój, dobro, kochani, trzymajcie się. Może kiedyś, jak już mnie nie będzie, to ktoś będzie przypominał takiego grzesznika Chestera. Jakieś refleksje jakieś dawał, nie? Dlatego taki czarno-biały filmik, nie? Trzymajcie się ciepło, pa, pa.